14. Międzygminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków rozpoczęła się w czwartkowy poranek w hali widowiskowo-sportowej w Nekli. Dzieci wzięły udział w 7 przygotowanych konkurencjach. Wszystkie z nich były drużynowe. Konkurencje są toczenie piłki, noszenie woreczków między nogami, zamiana piłki. No konkurencji jest dość sporo. Myślę, że każdy może znaleźć coś, w czym dobrze się czuje. W tegorocznej edycji udział wzięło 9 przedszkoli. Bierze 9 przedszkoli. Jest to przedszkola z Wrześci, to jest Pszczółka Maja, Misz Uszatek, przedszkole z Nekli, Misz Uszatek, przedszkole Mali Einstein z Nekli, przedszkole Akademia Talentów również z Nekli, Wróbelek Elemelek z Czerniejewa, dzieci z oddziału przedszkolnego w Targowej Górce i dzieci z oddziału przedszkolnego w Zasutowie oraz Wrześni jeszcze jest Słoneczko, integracyjne przedszkole. Powiem szczerze, że ta pierwsza to w ogóle była taka mała, była zorganizowana z takich lokalnych przedszkoli i no nigdy nie myśleliśmy, że dotrwamy nawet do 14. Tak jak wspominałam w oficjalnym otwarciu, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, a później ten czas już tak poleciał, że jest 14. Bardzo się cieszymy i muszę powiedzieć, że w tym roku miałam telefony z pobliskich przedszkoli, tutaj gmin, które również chciały uczestniczyć w naszej olimpiadzie, ale bardzo mi przykro, no sam pan widzi, że warunki są też ograniczone. Nie może to być zbyt dużo przedszkoli, bo zbyt dużo czasu, no i dzieci są później niecierpliwe. No mamy nadzieję, że uda nam się zaskoczyć naszych stałych bywalców i że coś wymyślimy innego. Coś, no może będzie większe, kto wie. W olimpiadzie sportowej udział wzięło ponad 240 przedszkolaków.